niedoli i wszystko cię gniewa i wszystko cię boli. Jesteś od rana i ciągle nie wyspana i zawsze skrzywiona i niedopieszczona. Nic ci nie wychodzi i wszystko ci szkodzi. Pełen goryczy nie mówisz, lecz krzyczysz. Stop! Przyłącz się do nas. Zapraszamy. Baw się. Świat taki piękny. Spójrz, przecież znowu mamy no. Życie jest jedno. Przedostatnim punktem był występ kabaretu nauczycielskiego Samożycie z Belencina. A zaraz potem odbyła się zabawa ludowa, podczas której grał zespół Stop. Światem cieszyć, kiedy trzeba się spieszyć. Stop, dziś nie trzeba się spieszyć. Przystań na chwilę. Przystań na chwilę. Patrz, piątek, zaraz depczesz go. Zauważ piękno, bo tylko widzisz czerni zło. A pustka w portfelu, cóż na to poradzisz, drogi przyjacielu? No chyba nic, pobaw się, zapomnij, przyłącz się do nas. Nauczycielski ze Szkoły Podstawowej w Belencinie serdecznie Państwa wita i zapraszamy. Ej, pani! Nie? Tak, bardzo się Pani rzuca w oczy, bardzo. Pięknie się Pani wystroiła. Ale ja tak patrzę, przyglądam się Pani, tak jakbym już gdzieś Panią widziała. W zeszłym roku tutaj była Genovefa Pigwa. Pani jest tak bardzo do niej podobna, czy to pani? Łe, pani, gdzie ta z telewizji, pani? No my są jeno spowinowacone, cycuś, pani. No my są jeno szwagierki, no. Ale obie jesteśmy z Napierskowa. No wie pani, ja już rok temu z Hakiem o tym mówiłam, że to tam, gdzie słońce tycką popychają, nie? No, ale pani na chście to mi dali właściwie Wiktoria. Jak pani myśli, lepiej brzmi Wikcia, Cygenia, cycuś? No, wie pani, Wiktoria to brzmi tak dumnie. Nawet córka prezydenta jest Wiktoria. Łe, mówi pani? Łe, gdzie mi tam duni pani? Mój ojciec ani nie miał elektrycznej szkoły, cycuś. No. Ani wąsów tyś nie miał, cycuś? A pani jak bez rów przeskakiwał, to sobie dupę umocył. No, no. A gdzie,
Na gdzie on by bez płot przeskoczył, pani? Łe, nie. Aha, nie, nie, to ta rodzina nie jest. Nie. Aha, no ale wspomina pani, że pani przyjechała z Napierstkowa. Mogłaby pani powiedzieć, gdzie to jest? Pani, Napierstkowo jest między Marianekowem a Tuchłarką. No. No pani, to tam, gdzie autobus na snurek łapią, nie? No, pani, to jest tam kole Ruchockiego młyna. No, no pani, tam bez miedze, no kole Paca Nława czy coś. Już nic z tego nie rozumiem. Czy pani ma na myśli ten Pacanów, o którym Kornel Makuszyński pisał? Tam, gdzie te kozy kują? No pani, kozy kują i koziołki sanują, pani. No pani, we mojej krwi coś takiego płynie, ze mnie okropnie do koziołków. Tak, wiatr, wiatr. Ciągnie. Pani, ja się dowiedziałam, że tu we Wolsztynie pys jest taki jeden koziołek, nie? No. No, no jest, jest. No i ja to przy... A pani pas tam jest! Hello, przyjechałam, pozdrowienia na rodziny! No. Tak, tak, odmachali, no. Widzę. No tak, no pięknie. A tak się pani tutaj pięknie wystroiła. Mogłaby pani powiedzieć, co spowodowało to, że pani tak... się pięknie ubrała. Elegancko, nie? Bardzo. Pani, ubieram się tak, jak sam król młody Polski we w telewizji pokazywał. Tak? No pani, no ten jest Antkowiok, nie? Aha. No pani, to wypięcie, to wzdęcie, to wygięcie. Pani, nie? Elegancko, nie? No. Bardzo, bardzo, bardzo. A co jest powodem tego, że no, pani tak zadbała o no siebie? No pani, muszę pani zdradzić, jestem sobie tak od miasteczka do miasteczka i robię kampanię wyborcą. Ranną chcę zostać. Aha. No, o prezencję muszę zadbać, a wygadana tak. Już jestem, nie? Tak, pan, no, bardzo. No, ta z telewizji co, ja je ustępuję, nie? Nie, nie. No, ja te wygadanie ze z pierwszej matki wyssałam, nie? Aha, no. Aha. Pani, a jestem kobieta pracująca. O. Każdej roboty się boję. No, no, pani, to do władzy się nadaje, nie, czy coś? No, tak. Bo kto dobrze zarządzi, ten robić nie musi. No. Coś podobnego. Tak. No, a. Miss Polonia. No ma pani rację, ma pani rację. Już tak te wgięcia, wycięcia, a chód? No pani, cały miesiąc trenuję, żeby chodzić jak ta Miss Polonia. No ta Ewa Wachłowic, nie? Pani popas no tylko. Nie mogę się za bardzo uśmiechać, bo z tyłu jestem z serbatą. Rozumiem, ale wie pani, to nie wszystko. Ani prezencja, nie. Ani pani, wygląd. No pani, słuchaj tylko. Każdy, kto na mnie oddał głos, milion płacę z miejsca. O! No. Pani, a do tego obiecuję. Każdemu ręciście funduje wcasy na Wyspach Karanejskich. O, a skąd pani weźmie tyle pieniędzy? Łech pani, to się tylko tak przed wyborami obiecuje, a po wyborach kto by się takimi pierdołami przejmował? No. No tak też można. No. To ja zaraz powiem. No bo pani, słuchaj tylko, nie będę przed wyborami ludzisku mówiła, że wyjdzie. Podatek od działki, podatek od płeta, podatek od łańcucha do psa, no. No przecież pani, władza musi być optymistyczno i elastyczno. No ma pani rację, ma pani rację. Widzę, że ten pani program wyborczy jest bardzo, bardzo szeroki. Ale niech mi pani powie coś, pani tak sobie od miasteczka do miasteczka, a mąż tak nie ma nic przeciwko temu, że pani tak sobie jeździ działaczką, chce zostać taka społeczniczka z pani? Łe pani, ja też nie mam nic przeciwko jego hobby. A jakie to jego hobby? Pani, pranie, gotowanie, sprzątanie, zmywanie, cerowanie. No. O, bardzo. A do porządku to on jest ze... Buźka. Tak? No. To dobrze. Łej, pani nie za nadto dłabze. Pani. Dlaczego?
Bo pani, jak w nocy wyjdę siusiu albo pić, nie? To jak wrócę, to łóżko już jest zasłane. No, pani, słuchaj tylko, ale właściwie to ten mój chłop wszystkie wieczory spędza w domu. Zazdroszczę pani, to jest miłość. Łe, pani, gdzie ta miłość? To rematyzm. Aha. Ale wie pani co, tak wspominając o tej pani kampanii wyborczej, to pani miała dobry pomysł z tymi rencistami, tam emerytami. Wie pani, ja tak przypuszczam, że jakby ich tak z połowy na te wyspy karanyjskie tam wywiózł, to by nie chcieli wrócić pewnie. No pewnie, że nie. Spokój by był. Tak, jako cisa, nikt by nie marudził. No, też prawda. No. Ale ja tak sobie przypominam, jak pani w zeszłym roku tu była, to pani tak pięknie śpiewała. Może nam pani w tym roku też coś zaśpiewa. No pani, śpiewałam, ale pani, to co śpiewałam, to już jest nieaktualne. Dlaczego? Dzisiaj trzeba śpiewać nowe piosenki. Tak, a ma pani jakieś? Pani, śpiewało się tak. Siedziałam na lipie, wołałam Filipie, Filipie, Filipie. Ja siedzę na lipie, łajdana. Tak, bardzo znana piosenka. Tu wszyscy znają. A dzisiaj w Olsztynie śpiewają tak. Jak? Hej, wiecie, lipy nie ma już, lipowej nie ma też. Filipa są piosenki nowe, łajdana. No, pięknie, ale ma pani tu dużo racji. Faktycznie na tej lipowej tam lipy wycięli. Filipa też już nie ma. Aktualne, faktycznie. Pani, albo śpiewało się tak. Jak? Wszystkie rybki śpią w jeziorze, tirala, tiralala. Tylko jedna spać nie może, tirala, tirala, la, 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 la. Znane, wszyscy znają. A dzisiaj śpiewają tu tak. Jak? Ostatnio ryb. Rybko zaśnie z niebłoze, tirala, tiralala. Wolstyńska ślompa ci dopomoze, tirala, tiralala, la, la, la. To ślumpa to ma pani na myśli te wolsztyńskie ścieki, tak? No wejdaj, ale pani jeszcze może być dalej. Znamy. Potem ci listener dobrze posoli, tira, tira, la, la. Będzie se rybko spała do woli, tira, la, tira, la, 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 la. No bardzo, bardzo aktualne. Ale to jeszcze nie koniec, jeszcze dali mam, no. Tak, no bardzo, słuchamy, bardzo to. Za kilka latek, panowie, panie, tirala, tirala, la. Zamiast Wolsztyna Wielicka stanie, tirala, tirala, la, 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 la. No pięknie. Ja widzę, że ekologia to jest pani takie podstawowe hasło wyborcze. No albo pani, zna pani taką piosenkę o kapuście i koziołku, bo tak ja koziołki lubię, nie? Chodzi pani o tą kozioł w ogrodzie, matulu, kozioł w ogrodzie. Jak nie wyjdziesz z tej kapusty, to cię pobodzie. No a dzisiaj się śpiewa tak. Yeah. Nie ma kozła i jest w ogrodzie, bo nie ma jadła, bo kapustę diabli wzięli, msyca ją zjadła. No pięknie, pięknie. Widzę, że bardzo pani dba o to nasze środowisko, ale widzę, że naprawdę ma pani bardzo aktualne piosenki. Tak, albo jeszcze jedno jest taka, pani. Jak? Dziś panna Andzia ma wychodne, w kapeluszu piórko modne. No a we Wolsztynie śpiewają tak. Wieczorem pójdzie, bo niedziela i nie posła. A dlaczego? Bo się bała wolsztyńskiego gwałciciela. Aha. Wszystko jasne, ale wie pani co, tak widzę, że ludziom tutaj się bardzo podobają te pani piosenki. Na pewno by chcieli, żeby pani jeszcze tutaj nam z godzinę śpiewała. Ale wie pani co, ale pamiętam, w zeszłym roku pani również tak pięknie nam poezję swoje recytowała. Może w tym roku też nam pani coś powie? Pani, poezję z niepisy, bo kto teraz wiersze cyto? Same harlekiny jeno cytają cycuś, no. Aha, no tak, ma pani rację. Ja jeno tworzę same hasła wyborcze. Tak? No. Pani, słuchaj tak. No, słucham. Bezrobotnym pracy, dobrej płacy,
Bez popiwko i popiwko, no nie chłopy! No, no jest tak, bardzo aktualne. No, pani albo tak. Niech zebędzie demokracja, ale większa płaca niż inflacja. No nie, ludziska! Tak, widzę, że bardzo, bardzo aktualne te pani hasła wyborcze. Tak, tak. A jeszcze jakieś pani tam ma w zanadrzu? Wie pani, ja właściwie dosłam do innego wniosku. Tak, do jakiego? No bo pani, gdzie nie spłejzys? No gdzie nie spłejzys? Gdzie nie spłejzys same jaja? Niech więc żyje 1 maja! No jak, ludziska, wywiezeta mnie? No, poparcie jest wam do zobaczenia za rok! Do widzenia! No, widzę, że wyborców sobie pani Genovefa tutaj znalazła, Wiktoria właściwie, a my w takim razie zapraszamy na dalszy punkt programu. Proszę państwa, przygotowując dzisiejszy program, zastanawialiśmy się, co by tu państwu przedstawić. Ilu nas było, tyle było propozycji, ale zadecydowaliśmy, że pokażemy państwu tańce, które znamy, lubimy i mamy nadzieję, że państwu również się spodobają. A rozpoczynając od czasów najdawniejszych, kiedy to tańczono na dworach, a damy były pełne wdzięku, czaru i tajemniczości. Było modne tango, 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 biały tango. Świat się cały nim zachwycał, a tańczyło go się tak.
milonga. Raz na ludowo, aj, jak to zdrowo, raz na ludowo, raz na ludowo, raz. Ja taki ostry, szwarny potrzebuję. Na hali się pasą. A do domu. Góralu, wracaj do hali. Uciekaj. Mała pikły psy, byłeś ze mną ty. Wszystko się w świecie zmienia. Zawładnął światem Charleston. Otóż i on!
piasek, morze, plaża i słońce. Pięknych dziewczyny, tańce egzotyczne, gdzie króluje Jamajka. A on na disco tańczy rap, rap, rap! Obsługa męska, gdzie zawita za chwileczkę pani znana już państwu Pelagia Śmigiel. Dzień dobry, proszę dzień dobry, pana, czy ja tutaj dobrze trafiłam? Czy to tutaj jest zakład kosmetyczno-fryzjerski z męską obsługą? Tak, tutaj u nas jest zakład kosmetyczny, świadczymy najlepsze usługi. Witamy panią. Co panią do nas wprowadza? Proszę pana, ale ja z szefem chciałam rozmawiać. No ja bym właśnie o sobie. Jeszcze raz panią witam. Właśnie bardzo widać. Taki... proszę pana, muszę panu powiedzieć. Więc tak, zdradzę panu. Ja wyszłam po raz czwarty za mąż. Wie pan, mój mąż to Meksykanin. Polskiego pochodzenia. Wie pan, nie jestem już podlotkiem. Wie pan, muszę szałowo wyglądać. No wie pan, Meksykanin, ja, no... Trzeba poprawić. To i tamto zatuszować. Fryzurka, rączki. No zresztą, co będę tu dużo panu opowiadać. Bierz się pan do roboty. Już nie ma sprawy, proszę usiąść. Tą torebeczkę tutaj odłożymy, tak, żeby tak nam nie przeszkadzała. No. Tak, o. Zrobimy. A, jeszcze muszę pana uprzedzić, proszę pana, żeby nie było za drogo. No u nas bo wie pan, czasy są trudne. Konkurencja nas musiała dodać, że po własnych kosztach robimy. Trochę farby damy, żeby kolor był naturalny. Ach, panie, jaki czy ja wiem, jakie one były naturalne? No to nic, zrobimy według własnego gustu, tak?
No to już, no pan jesteś mężczyzną, no pan najlepiej wie, co się mężczyznom u kobiet podoba. Ale siedź już pani spokojnie. Bierz się pan do roboty, bo nie ma czasu. Już maseczkę nałożymy, tak? O. Dobrze, i teraz zajmiemy się rączkami. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, witam panią, witam. A nie... Ale dzisiaj mam powodzenie. Nie, ja nie do pana. Oj, piela, 3 dni cię szukam i znalazłam. Czy jest taka gata, znalazłam cię wreszcie w zakładzie z męską obsługą. Och, Mania, co mi tam teraz męska obsługa? Proszę. Ty nie wiesz, ja po raz czwarty wyszłam za mąż. No wiem, piela, proszę, no wiem. I dlatego ja tu zaszła i chciałam ci złożyć najlepsze życzenia. No wszystkiego najlepszego, piela, żebyś już więcej za mąż nie wychodziła. A skąd ty się jest taka pewna, że ja już więcej razy za mąż nie wyjdę? No, piela, a powiedz, jaki jest ten twój mąż? Pewnie Poznaniak, bo z Zielonej Góry to ty byś sobie wzięła. Ani Poznaniak, ani z Zielonej Góry. Maniu, mój mąż to Meksykanin. Polskiego pochodzenia. A gdzie ty go naszła? A to ty nic nie wiesz? Nie. Ja byłam w randce w ciemno. I ty tam, piela, poszła? A poszłam, widzisz, bo ja Poznanianka sobie zawsze poradzi. Przepraszam, gratis od firmy. A, dziękuję. No dalej mu. Afera z policją. No Mania, no mów afera z policją. Piela, ty tu mi nic na Zieloną Górę nie mów, bo u nas takie serdeczne ludzie, a wy poznaniacy tacy porządni, a ty słyszała? Policja w afery się wdała. Ojej, Mania, policjant to też człowiek. Kiedyś to oni tylko nie umieli liczyć, ale teraz umieją. Piela, zobaczysz, tu siedzi Poznaniak. Zobaczysz, jaki rachunek ci wygoli ten Poznaniak. Mania, już ty się o to nie bój. Ja tu się ogolić nie dam. Nie. Panie, rób pan swoje, co pan tak tu nacuchuje? Pan to zaraz widać, że jakiś niedopieszczony. Kondycyjnie. No, piela, a jak ten twój mąż takim temperamentem jest, no to jak ty sobie radzisz? Przecież ty nie jesteś taka młoda. Och, Maniu, i na to mam radę. Jaką? Wiesz, jak chłop jest taki pełen temperamentu, to tylko dieta. Jaka dieta, piela? No widzisz, jak ja gotuję jajeczka, to ja jajeczka, a on ten rosołeczek od jajeczek. A jak mamy grochóweczkę, to ja wkładeczkę, on grochóweczkę. I już po kłopocie. Widziałeś? Piela, czy on to wytrzymuje? On nie ma apetytu? Och, apetyt to on ma, moja droga. To trzeba widzieć, jak my jesteśmy na proszonym obiedzie. Zajada za trzech. Piela, a jak ty kondycyjnie z nim wytrzymujesz? Przecież ty nie taka młoda. Och, Maniu, ja poznanianka i na to sobie zaradziłam. Przecież ja mam wszystko zdrowe, tobie nogę mam chorą. Ale widzisz, on jest taki troskliwy i o to zadbał. Na masaże chodzę. No masaże, piela, masaże to boli. Ach, co ty tam i na to zaradziłam. Ja tą zdrową nogę daję do masażu. Ej, widać, że poznanianka. A piela, no ciągle nie mogę uwierzyć, żeś ty takiego mężna znalazła. Ty myślisz, że ja mogłam uwierzyć? Oj, jaka ja byłam zdenerwowana, mówię ci. Dopiero jak mi przy ołtarzu powiedział tak, w ten czas uwierzyłam. Ale wiesz, on mi przed ślubem to powiedział. Prędzej on się nie ożeni, jak nie znajdzie prawdziwego ideału. A piela, a skąd?
wiedziałam, żeś ty to ideał. Sama mu to powiedziałam. Ty ideał! A może ty? Wypiela, słuchaj, no, a ty tak długo się za nim uganiałaś? No powiedz. Oj, Mania, widziałaś ty, żeby kiedy łapka na myszy za myszą się uganiała? Mysza sama w nią wpadnie. A ty, Maniu, nie masz tak nic szczęśliwych dni? No, tak czasem mi się zdarza, kiedy mój Marian mi milion złotych renty przyniesie. Panie, rób pan swoje, nie podsłuchuj pan. A, widzisz, mi też tak kiedyś szło. Ale zaradziłam. Jak? Psa sprzedałam. Psa sprzedałaś? Jak? Tak. 3 razy go sprzedałam. No jak ty tak mogłaś? Za każdym razem wrócił. Łaj. Wiesz, muszę ci jeszcze coś powiedzieć. Z chłopem to musisz tak, że wokół małego paluszka sobie go owiniesz. A potem możesz bawić się z nim jak kot z myszką. No wiesz, Piela, my z moim Marianem tak nad ranem to też się trochę bawimy. Co to jest za zabawa? W co wy się bawicie? No w wyliczankę. Jaką? Entliczek, pętliczek, na ziemi stoliczek. Na kogo przypadnie, to mu bęc. I co dalej? I ten idzie z kanką po mleko. Ue. Słyszał pan? Jaki on kiepski, ten Marian? Nie, nie, Piela, on taki wcale kiepski nie jest jeszcze. On mówi, że jak idzie po ulicy i jak widzie młodą, to jeszcze mu się tak krew burzy. Ue. Temu wapniakowi? Jemu aby wapno się lasuje. A gdzie krew burzy, pani? Panie, rób pan swoje. Tu nie słuchaj pan. Ale wiesz co, Maniu? Jeszcze ci coś nie powiedziałam. Co? Wiesz, ten mój Meksykanin to ma. No co ma? Ma. No co? No mów, Piela, bo już nie mogę. On ma czerwony. No co czerwony? Samochód Cinquecento. I jeszcze to. A widziałaś? Kto nim jeździ? A kto nim, Piela, jeździ? Pewnie nie ty. A widzisz? A właśnie, że ja robię prawa jazdy. Ty prawa jazdy w twoim wieku? A tak, właśnie ja. I ja... całkiem nieźle mi idzie, żebyś wiedziała. Tylko wiesz co? Zawsze jak jadę, to mi tak te ludzie przed maską łażą. A czemu ci łażą? A no widzisz, ja też nie wiedziałam. Pytam się instruktora. Panie, czemu te ludzie mi tak łażą? A on mówi tak. Pani, zjedź pani na jezdnię. Piela, to ty po chodniku jeździsz. Już się tak nie śmiej, nie śmiej się. Posłuchaj, co ci teraz powiem. Ty wiesz, co instruktor mi powiedział? Że on pójdzie prosto do nieba. A czemu? Bo widzisz, jak on ze mną jeździ, to tylko ciągle tak. Gaz, hamulec, gaz, hamulec i ojcze nasz. Gaz, hamulec i ojcze nasz. On jeszcze się z nikim tyle nie namodlił, co ze mną. Piela, toż on nie tylko do nieba pójdzie, on prosto świętym zostanie. A widziałaś, widziałaś? Aha. Takie to ja mam szczęście. Widziałaś? No wiesz, muszę ci powiedzieć, że teraz to już wszystko mamy. Wszystko. Tylko brakuje nam gaśnicy. No to sobie kup gaśnicę. No może i kupię, ale na razie mam moją naturalną. Co? Tą twoją naturalną? Starą rurę wydechową? Ty się tak głupio nie śmiej, bo jak ja się napiję kawy, to ona działa, że ho, ho, ho.
tylko wiesz, teraz te młode policjanty to nie chcą jej uznać. Biela, słuchaj, a co mówi twój mąż, jak z tobą jeździ? Ach, mój mąż, mówię ci, Maniu. On mówi tak, Pelciu, kochanie ty moje, jak ty świetnie prowadzisz. Uważaj tylko na kolory. Tak. Jak zielony, jedź śmiało. Czerwony, stój. Ale jak ja się robię blady, to ty rękę do kieszeni i szykuj forsę na mandat. A co pan tu robi? Proszę pani, to jest zakład męski. Typowo obsługa męska. Tu Mania, musi on może na mole tukać, co? Tu musi pachnieć City Man. No ale my kobiety! Zakład jest obsługa i zakład no jest typowo No popatrz, męski. Maniu, podobam ci się? Biela, pięknie wyglądasz! Ani jeden dzień starzej jak w rzeczywistości! A, widziałaś, to tak ze zazdrości mi mówisz. Biela, co, patrz, co to? Guzik! Guzik! Panie, rachunek! To jest właśnie ty, niego od trzech dni szukam już tutaj. Rachunek, to jest właśnie panie, mój. Rachunek! Proszę. Tak, 80. No przecież kawy były za darmo. No, no musimy jakoś egzystować. No. Ile płacę? No, 400, nie? Ile? No 400. Panie, ile? Celuj pani wyżej. Ja celuję. No niech pani skuwa. Biele, chodź. Masz tu zakładem. Skuwę? I więcej to mnie pan nie ujrzy. Chodź za tym zakładem. A widziałaś? Jeszcze z drugą sobą uratowałam. Tak trzeba z chłopami. Ty poznanianka. Czy my nie mamy pieskiego życia? A co zrobisz? A tak, wy macie pieskie życie. Bo w nocy chrapiecie, a w dzień szczekacie. Taki zakład, takie życie. I nie chcę już tutaj nic z tego zakładu, żeby już tu żadna kobieta się nie pojawiła w tym zakładzie. Do widzenia, dziękuję. Do widzenia. I ja zobaczę te baby poszły. Dobra, gro. Słuchaj no, za ten guzik to masz po premii. A teraz to warsztat, wysprzątasz, a ja idę się napić. Mogę ci siebie pomóc. No myślę, przez ciebie straciłem 300 zł, nie? No. Za tą stówę to on się nie napije. Najpiękniejszych ananasów mam kosz, lecz unikają mnie mężczyźni. Nie kupi u mnie nawet żaden za grosz, lecz na swą dolę nie narzekam. Nie widzę spojrzeń nienawistnych i złych, bo nie od dzisiaj przecież wiem, bo nie od dzisiaj przecież wiem, co by tu kupił każdy z nich. Moje oczy, moje włosy, każdy chciałby tu je mieć. Mnie nie umknie żaden chłopiec, gdy nań zarzucę czarną jak noc mych włosów sieć. Owoców mango całą skrzynię i najpiękniejszych ananasów mam kosz, ale na targu pusto przy mnie. Nie kupi u mnie nawet żaden za grosz, lecz na swą dolę nie narzekam.
Nie widzę spojrzeń nienawistnych i złych, bo nie od dzisiaj przecież wiem, bo nie od dzisiaj przecież wiem, co by tu kupił każdy z nich. Moje oczy, moje włosy, każdy chciałby tu je mieć. Mnie nie umknie żaden chłopiec, gdy nań zarzucę czarną jak noc mych włosów sieć. Wszystkie was dziewczynki. Te fioletowe i rude. Te tęsze i te chude. Te panny z cnotą i panny z ochotą. I te grubiutkie i te szczuplutkie. Te skromne i te namadonne. Wszystkie ciotki i podlotki. Kłaniamy się pięknie władzom. Tych, co siedzieli i tych, co posadzą. Wszystkich ważniaków i nieboraków. Jasnych, ciemnych, przyjemnych, nieprzyjemnych. Gładkich i tych, co mają pryszcze. Tych, co mają pieniędzy wiele i tych urodzonych w niedzielę. Tych, co się golą i tych, co się nie golą jeszcze. Młodych ludzi z podstawówki, z liceum i zawodówki. I grabarzy, i policję. Z Caritasu zakonnice, kolejarzy i lekarzy. Witamy długowłosych Don Juanów i tych łysych jak kolano. I tych, co się wszędzie czubią i piwka lubią. I zagubionych, i tych spod pantofla urzony. Skarpicka, Miałka i Chozemina. Tych, co tu są i tych, co ich nie ma. Wszelkich cwaniaków i smerwowych bolsztyniaków. Proszę smerwy o spokój. Proszę o spokój. Uspokój się. Co ten ważniak znowu wymyślił? Do zwołania dzisiejszej narady skłoniły mnie nader ważne okoliczności. Nasz malutki smerwuś, który tu siedzi, bardzo pragnie mieć mamę, która jest nieodzowna w wychowaniu jego osobowość. Tak, tak, mamusi, mamusi, chcę mieć mamusię, mamusię. To bardziej skomplikowane niż sobie wyobrażasz. A gdzie jest właściwie nasza mama? Oto jest pytanie. Nie cierpię zagadkowych pytań. A kim jest właściwie papa Smerw? Kawalerem? Wdowcem? Jeju, a może on jest bigamistą? Nie cierpię bigamistów! A jak ja właściwie się wysmerwowałem, no, jak nie było mamy? No właśnie, ciekawe, komu płaci alimenty? No, smerfytka powiedziała mi, że mnie przyniósł bocian i że mnie wrzucił do kapusty. Ha, ha, i dlatego jesteś głębem kapuścianym? Nie cierpię głębów kapuścianych. Tata,
twierdzi, że jesteśmy dziećmi z probówki. Nie cierpię probówek! Ale czy tata to w 100% prawdziwy nasz papa? Pewnie, że nasz to nasz papa, tylko że wyjątkowo płodny. Piochuś, pij dalej, daj spokój. Powiedzmy oględnie, dbający po prostu o to, żeby nasze smerfowe społeczeństwo się nie starzało. Mamusi! Mamusi! Otóż i problem! Nie cierpię problemów! No to są problemy, żeby je rozwiązywać. Słuchajcie, mam pomysł. Ożenimy naszego papę! Jeden pomysł dobry. Mamusi! Mamusi! Mamusi chce! Ja też chcę, mamusi. Ale słuchajcie, smerfy, jaka powinna być ta nasza mama? No jak to jaka? Oczywiście, że smerfowa. Mamusi! Mamusi! Ja bym chciała, żeby ta mama była piękna, puszysta i młoda. I żeby ta mama była smerfowa dama. I z miękkim biustem. Nie cierpię miękkich biustów. Słuchajcie, przecież ona nie może być ani młoda, ani z miękkim biustem, bo będzie jeszcze więcej dzieci. Racja. Co, racja. Mało nas? No. Ona ma być smerfowa. No. Mamusia, mamusi! Je, jakie to obetrzane, no. Ale to nie najważniejsze. Na smerfuś potrzebuje miłości, czułości dla rozwoju jego osobowości. Tak, mamusi! Mamusi! Papa potrzebuje żony, a nie mamusi! Mamusi! Nie cierpię żony, ani kochanki, ani innej niespodzianki! A więc musimy sami zadecydować i wybrać mamusię dla smerfusia. Mamusie! Ale jak? Słuchajcie, mam pomysł smerfowy! Najlepiej, jakbyśmy dali ogłoszenie matrymonialne do gazety! Ja odpowiednio je wysmerfuję. Ale w jakiej gazecie je umieścimy? No jak to w jakiej? W takiej, której jest najwięcej ogłoszeń. No. W życiu nie! Bo tam są same trupy w wannie, burze w nocniku, pożary w kalesonach, promina na rowerze. To takie niesmaczne, niesmerfowe. Wiecie, jak już, to w jakimś głosie. O, jakimś może być, no jakimś głosie. Ale o jakiej treści? Posmerfujcie, jak to ująć w kilku słowach. Smerf przystojny, niebieskooki, broda naturalna. Tak, ma rację, no. Wzrost niewysoki. Tak, ma, wszystko się zgadza. Bieg nieokreślony, szuka dobrej żony. Tak, czy tak może być? Może, jasne, dobrze, mamusi! Patrzcie, jakaś idzie, zobaczcie. Czy ja cię mogłabym być żoną dla papy smerfa? Ja bardzo kocham mały smerfusie i duże tatusie też. No. Mamisie. Mi się pani podoba, ale... Czy mogę zapytać, ile wiosen sobie pani liczy? No na tyle, na ile wyglądam, czyż nie wyglądam wiosennie, powabnie, naturalnie? A biust? Własny. Ciebie tylko jedno interesuje. Sprawdzimy, sprawdzimy to. A kolor włosów? A to zależy od okoliczności, może być blond, rudy, czarny, z natury mam siwy. Nie cierpię siwych włosów. Pani gotować? O, wszystko, tylko nie czarninkę. A mleczko bez kozuska? To oj, mój mały smerf. Oj, buźki. A umie pani piec torty ze smerfu jagodami? Nie tylko umiem, ale potrafię. Potrafię cały zjeść na jedno posiedzenie. A do nas wystarczy? Ależ podzielę się. Ach, mój... Nie cierpię całowania! Chodź do mnie,
A jaka jest pani waga? No to zależy kiedy, przed czy po odchudzaniu. No piórkowa nie, na pewno. U mnie też. Mówi ciotka. Ale czy pani będzie umiała kochać naszego papę Smerfa? Ależ tak, naturalnie. I ciebie, i mnie też. I Smerfusia, Smerfusia! Papo, niespodzianka! Papo, chodź do nas, papo! Papo, słuchaj, znaleźliśmy dla Smerfusia mamusię, a dla ciebie żonę! Nic nie rozumiem. No to... Jaka żona? Jaka mamusia? No to ta ładna może być. Może? Słuchajcie, wiecie co? Zrobimy wesele! Chwała to zgonnie. Flaszka. Suknię zielendowa. I żonka gotowa. Uczę się w modnego koka, słynna fryzjerka Dorota. A na nogi bucik, fundy nie ma rabucik. Co zabraknie jeszcze, kupi się w lupeksie. Włączą się też mundur. Ślubu powiezie, policyjne będą. Rozstrzaśnięto. No nie, rozstrzaśnięto. W całym mieście święto. Pan Kowalski, wszyscy wiecie, torty cios na pysne dzielkie. Kto zasponsoruje, tamtę zafunduje. Kaczmarek, dawet, blinę, lister, śledzie, maj za szynę parkowej zagrycha. Jaska łukaskiej dysko, w leśnej kolacyjka, mniom, mniom. I to będzie wszystko, rada miejska da troszeczkę, to kupimy go załeczkę. Starczą cztery beczki, przed niej miodu beczki. Szczyt to będzie wszelkich marzeń, huczny ślub w olsztyńskiej farze. Kanon śpiewa marsza, dyryguje Barski, a węzłem dozgonnym zwiąże ksiądz Szymański. Upamiętnika skandowa, telewizja osiedlowa, a zdjęcie uciecha, to będzie uciecha, bo się umieścimy, furorem zrobimy. Noc poślubna bez problemu, hotel Maria jest po temu. Łoże bol.
I to już wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa na dzisiaj. Zapraszam jutro na program obchodów Dni Ziemi Wolsztyńskiej. A w nim zobaczymy. Od godziny 10 do 12 odbędzie się sesja naukowa w Muzeum Marcina Rożka. O godzinie 10 parada parowozów. Godzina również 10 turniej szachowy. O godzinie 10 odbędzie się również triobasket. Godzina 10 również turniej piłkarski. Natomiast od godziny 14 zapraszamy na kiermasz w parku. Również o godzinie 14 odbędzie się promocja książki pod tytułem Mgła. Godzina 13 odbędzie się kiermasz książek. O 13.30 odbędą się prezentacje artystyczne. Godzina 13 wyścigi gokartów. Godzina 15.30 sąsiedzkie prezentacje. Godzina 15 turniej piłkarski. I o godzinie 16 wystąpi orkiestra Dęta. O godzinie 17 zapraszam Państwa na koncert chórów i również na 17 na pokaz mody Jerzego Antkowiaka z udziałem znanej modelki Małgorzaty Niemen. Godzina 18 konkurs gwarowy. Godzina 19 zagra kapela Bayer, a od godziny 20.30 zapraszam wszystkich chętnych na dyskotekę.